Dzień dobry, Jacek Balkan, to jest Motodziennik We Wtorek. Zapraszam na dzisiejszy program. Zaczniemy od pojazdu przygotowanego przez firmę Honda. Celowo nie używamy słów takich jak samochód lub auto, bo Honda Unicap to tak naprawdę osobisty środek transportu. Trudno wyrokować, czy pomysł Segwayem wypalił? Chyba nie do końca, bo pamiętamy bardzo dobrze początki, kiedy projekt nazywano jeszcze kryptonimem Ginger. Premiera miała spowodować, że zmienią się nasze miasta, że nowo projektowane drogi będą uwzględniały specjalne pasy dla użytkowników Segwaya, ale nic takiego się nie stało. Leniwych co prawda nie brakuje, ale konieczność wydania na to niewielkie urządzenie, prawie tyle co na samochód, powoduje, że wizja spaceru staje się na bardzo przyjemna. Segway sprawdza się za to w specyficznych sytuacjach, przede wszystkim patrolowo-interwencyjnych, na dużych obszarach zamkniętych, w czym pomaga fakt, że prędkość maksymalna amerykańskiego wynalazku to aż 20 km na godzinę. Honda Unicap jest zdecydowanie wolniejsza, porusza się co najwyżej 6 km na godzinę, ale jak chwali się producent, to urządzenie gwarantuje harmonię z ludźmi, bo głowa jeźdźcierca jest na tej samej wysokości co przechodniów. Osoba stojąca na Segwayu wyraźnie się wywyższa. Nie znamy ceny japońskiego wynalazku, wiemy za to, że w czerwcu zaczną się testy na żywych organizmach. Masowa produkcja również nie jest przesądzona. Ale i tak, bardziej podoba nam się Segway. Człowiek na wynalazku Hondy wygląda tak, jakby właśnie wyjechał z łazienki na, z całym szacunkiem, własnym sedesie. To porównanie pasuje też do Bentleya w wersji SUV, zademonstrowanego na targach w Genewie. Koncept karnie nie przypadł do gustu publiczności i zostanie on radykalnie zmieniony. My za to jesteśmy świadkami, jak powstaje nowa motoryzacyjna nisza, segment supersportowych lub superekskluzywnych terenówek. Oprócz Bentleya niedawno zademonstrowano też Lamborghini, Maserati, a Porsche Cayenne jest w sprzedaży od prawie 10 lat. Ten spory zamęt wśród producentów z najwyższej półki spowodował, że do gry wróciła również brytyjska firma Aston Martin. W roku 2009 na targach w Genewie zaprezentowano Lagondę, jednak odzew był poniżej oczekiwań. Nie zdecydowano się na skierowanie auta do masowej produkcji, ale po trzech latach sytuacja diametralnie się zmieniła. Przede wszystkim dlatego, że auta tego typu wzbudziły ogromne zainteresowanie na Bliskim Wschodzie, w Chinach oraz w Rosji. Wygląda na to, że jeszcze kilka lat temu nie doceniano potencjału klientów spoza Europy czy Stanów Zjednoczonych. I niewykluczone, że niedługo trafią do produkcji samochody, które podobają się tylko w niektórych miejscach na świecie. Czy to źle? Wręcz przeciwnie, bo dzięki temu będzie bardziej kolorowo. A teraz zapraszam Państwa na nasz motodziennikowy ranking, również bardzo kolorowy. O męskim i kobiecym postrzeganiu kolorów napisano pewnie niejedną książkę i faktycznie wiele lat zajęło nam, by odróżnić kolor bakłażanowy od fioletowego, ekry od beżowego czy miętowy od zielonego. Na szczęście w motoryzacyjnym biznesie pracują osoby, które lepiej się na tym znają i od czasu do czasu jakaś firma nieco nas paletą lakierów zaskakuje. Dziś nie będziemy nic oceniać, przynajmniej o to właśnie się postaramy. Pokażemy tylko pięć pojazdów odróżniających się od reszty. A od czego zaczniemy? Od samochodu marki Volkswagen. Ta firma uważana za naj... Nudniejszą na świecie w roku 1995 wypuściła limitowaną serię Polo nazywającą się Harlekin albo po francusku Arlequin. Aut tych miało powstać tylko tysiąc, ale ostatecznie wyprodukowano ich prawie cztery tysiące. Ile dokładnie nie wiadomo, prawdopodobnie firma nie wydzieliła specjalnego kodu w systemie, by je wyłapać. Auta trafiły do Wielkiej Brytanii, ale sprzedaż szła marnie, do Francji, gdzie sprzedano kilka zaledwie sztuk, oraz do Stanów i przede wszystkim do Niemiec, gdzie cieszyły się sporym powodzeniem. Ciekawostka: do tej pory podsyłają nam Państwo zdjęcia tych aut sugesty.

sugestią, że to garażowa samowolka. A tu niespodzianka. Następny samochód pochodzi z tego samego koncernu i jest to nowy Garbus. Już 10 lat temu był on dostępny w kolorach modnych w tym sezonie, czyli w kolorach pastelowych. Żółtym, zielonym, czy raczej pistacjowym oraz niebieskim, czy raczej błękitnym. Nami tak najbardziej podoba się czarny, ale nigdy, czy raczej prawie nigdy srebrny. To największy banał. Ale auta grafitowe, szare, ciemnoszare mają wielką zaletę. Nie widać, że są potwornie zakurzone. Jednak kilka firm, w tym Mercedes i BMW, potrafi pomalować samochód tak, by wyglądał jak płynny metal. Te specjalne kolory wymagają dopłaty. Nie można korzystać z myjni innych niż ręczne, a każda naprawa lakiernicza kosztuje fortunę. Ale i tak takie samochody wyglądają nieziemsko. Ostatnio mieliśmy też Peugeot RCZ pomalowanego przez fabrykę na kolor srebrny matowy i też wyglądał super. Choć można go było zarysować nawet paznokciem. Biały również nam się znudził. Ta moda przeszła najpierw z Japonii do Stanów, potem do krajów arabskich, potem ale tylko na moment do Europy. Niektóre auta wyglądają w tym kolorze lepiej, inne gorzej. Ale Fiat 500 wypuszczając 500 nie poszedł na łatwiznę. Zaproponował kolor biały-perłowy z bardzo dużą ilością metalicznych dodatków. Efekt jest taki, że samochód wygląda wprost wspaniale. A na koniec jeszcze jeden przykład. Niektórzy powiedzą, że prostacki, ale nam się podoba. To Ford Focus RS poprzedniej generacji auto było i jest najmocniejszym przednionapędowym kompaktem, i było i jest dostępne w trzech kolorach: białym, granatowym i zielonym. Każdy jest niezwykle oczo, intensywny, inaczej mówiąc, soczysty. Nie wiem, czy zachęcę Państwa do dyskusji na temat kolorów samochodów, ale na wszelki wypadek zaapeluję, jeżeli pamiętają Państwo jakieś nietypowe malowania, to serdecznie zapraszam na forum, bardzo chętnie o tym poczytamy i bardzo dziękuję, do zobaczenia już jutro.